Cześć! Dziś nie będzie długiego wstępu, od razu przejdziemy sobie do oglądania drugiego odcinka drugiego sezonu Rowerów Moich Widzów. Zanim zaczniecie jednak cisnąć mnie w komentarzach, że nie umiem oceniać, proszę, abyście obejrzeli ten odcinek do końca. Pierwszą osobą, która otwiera listę, jest Kuba. Kuba, pozdrowionka dla Ciebie. Kuba przesłał nam treka Excalibur 8 z 2017 roku. Ten rower zakupił za 3900 zł. Rower ten posiada od około 3 miesięcy, w sumie bardzo dobrze się sprawdza. W pierwszy dzień po zakupie przejechał nim prawie 100 km, więc w sumie sami przyznacie, nie jest źle. Rower ten ma koła 29-calowe, ma amortyzator RockShox 100 mm ze sprężyną. Rama tego sprzętu 18,5 cala, mostek 90 mm, kierownica 720, waży około 13 kg. Kuba dodał mnie na Snapie, na Instagramie, no i dołączył do grupy na Facebooku. Was również do tego zachęcam, ode mnie ocena 8 na 10. Kolejna osoba, Janek. Janek, pozdrowienia dla Ciebie. 12 czerwca minął rok od zakupu jego roweru. Sprawdza się on znakomicie zarówno na asfalcie, jak i w lesie, no i w trudniejszym terenie. Zapłacił za niego 2000 zł na promocji. Teraz kosztuje około 2-2,5 koła. Rama aluminiowa, przerzutka przednia Shimano Altus, tylnia Shimano Acera. Niestety ostatnimi czasy musiał on rower oddać do serwisu na drobne poprawki, takie jak centrowanie koła, wymiana płynu oraz klocków hamulcowych. Nasmarowano również łańcuch i amortyzator. Po wizycie w serwisie rower znowu pełni swoją funkcję. Wybaczcie, że nie będę czytał pełnych opisów, po prostu nie mamy na to czasu. Chcę jak najwięcej osób pokazać w dzisiejszym odcinku. Ocena 7,8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Karol. Karol, pozdrowienie dla Ciebie. Karol wysłał nam rower NS Bike Holly 1K 24 cale. Kolekcja z roku 2013. Typowy rower do streetu i dirtu. Świeżo jest on po serwisie i przeglądzie supportu korby, kasowaniu luzów na kołach, centrowaniu kół. Kupił go za 1000 zł w stanie używanym. Jest warty około 3-4 tysięcy. Po rower musiał jechać aż do Częstochowy, co zajęło mu w obie strony 6 godzin. Także spore poświęcenie. Wypisałeś mi tutaj pełną specyfikację roweru, bardzo fajnie. Jeżeli ktoś chce znać tą specyfikację, dajcie znać w komentarzach. Ja albo Karol wkleimy go po prostu w komentarz. Ocena dla Karola 6,8. Kolejna osoba, Robert. Robert, pozdrowienia. Robert wysłał nam Crossa Level A3 w edycji limitowanej. Rozmiar ramy 19, koła 26. Widelec przedni SR Santur XCM RL. Jest on hydrauliczny z możliwością blokady skoku amortyzatora z kierownicy. Hamulce hydrauliczne, niedrogie są one w utrzymaniu i bardzo wydajne. Przerzutki od Shimano również bardzo dobrze się sprawują. Jedyna zmiana jaka jest, to zmiana opon na Maxxis Crossmark, które idealnie pasują z tym żółtym napisem. Rower udało się kupić za 1500 zł, szczerze go poleca. Wszystkie warunki spełniłeś, ocena 6,5 na 10. Kolejna osoba, Kielu. Kielu, pozdrowienia. Kielu chciał przedstawić swój rower, który kupił od kuzyna za 400 zł. Niestety nie wie on, jaki jest to model roweru, być może wy wiecie. Ma on wymieniony lakier i pancerze. Ma 8 przerzutek i bardzo lubi na nim jeździć. Króciutki opis, ale ocena 6,5. Kolejna osoba, Krystian. Krystian, pozdrowionka. Krystian przedstawia Janta ATX 2 z 2017 roku. Rower jego kolegi Marcina to Cross Level B1 2018 rocznik. Krystian kupił tego Janta w połowie października. Przejechał nim sporo kilometrów. Kupił nowego za 2000 zł. Posiada 3 przełożenia z przodu i 7 z tyłu. Miał nim również poważniejszy wypadek w lesie i obtarł siodełko. Trochę zakrzywił też przednie koło. Rower jest czysty, po chwilę przed robieniem zdjęć go umył. Jeżeli chodzi o koła, to 27,5 cala to ich rozmiar. Marcin natomiast swój rower kupił w połowie kwietnia, również za 2000 zł. Cross ma 3 przełożenia z przodu i 8 z tyłu. Na amortyzator ma blokadę, dzięki czemu może całkowicie usztywnić widelec. Krystian ma bardziej opony szosowe, Marcin bardziej terenowe. Ocena 7,2 na 10. Przechodzimy do Dawida. Dawid, pozdrowienia dla Ciebie. Dawid interesuje się grafiką komputerową oraz amatorską fotografią. Dopiero w sumie zaczyna. Rower kupił w 2016 roku, za którego zapłacił 4200 zł. Obecnie kosztuje poniżej 3800. Przeważnie rowerem jeździ po górach i spisuje się bardzo dobrze. Parę gleb co prawda już zaliczył, ale nic poważnego mu się nie stało. No i w sumie ani rowerowi. Zauważył w tym rowerze jedną wadę. Występuje tutaj problem przy zmianie biegu z dwójki na trójkę. Jego rower waży 13,5 kg. Jeszcze byłbym zapomniał, jeżeli kogoś interesuje specyfikacja, dajcie znać w komentarzach, również mogę wkleić. No i ode mnie ocena 7,7 na 10.
kolejna osoba, Eryk. Eryk, pozdrowienia. Eryk chciałby przedstawić swój rower, którym dobrze mu się jeździ. Model roweru to Eurobike Fun Sport 04. Kosztował 1400 zł. Dostał go 3 lata temu, ale sprawuje się bardzo dobrze. Posiada on przerzutki Shimano z 7 zębatkami, a także amortyzatory SSR Tour, opony 26 cali. Jego największą zaletą jest to, że ma żelowe siodełko z gumową nakładką. Idealnie dopasowuje się do użytkownika. Poprosiłeś mnie tutaj o cenę 6 na 10 i powiedziałeś, że mam zarąbiste filmy. Bardzo Ci dziękuję. Tak naprawdę nigdy nie biorę pod uwagę tego, że ktoś prosi o jakąś ocenę, ale Tobie daję wyżej. 6,7 na 10. Kolejna osoba, Igor. Igor, pozdrowienia. Igor wysłał Rometa Ramblera, jest to wersja Light. Jest to rower terenowy, kupiony 7 kwietnia 2018 roku za 1700 zł. Do tego zostały dokupione błotniki za 100 zł i stopka za 70. Ma dobre amortyzatory, dlatego dobrze sprawuje się w terenie, w sumie do tego został stworzony. Koła w jego rowerze mają 29 cali, rama wykonana jest z aluminium. Siedzenie rowera natomiast jest trochę niewygodne przy dłuższych jazdach. Zaobserwowałeś mojego Instagrama? Bardzo wielkie dzięki za to. 6,8 to Twoja ocena. Przechodzimy do następnej osoby i te dwie osoby, które teraz będą, mega doceniam. Dzięki tym zdjęciom możecie zauważyć, że cena roweru nie ma dla mnie w ogóle znaczenia. Nie chcę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie w moich seriach. Jestem już na tyle dorosły i mam nadzieję, że Wy też, że wiecie, że zasobność portfela się nie liczy, a pasja, jak ta w tym przypadku. Mateusz, którego pozdrawiam, wysłał nam rower NS Beach. Na rowerze jeździ się bardzo fajnie. Rower jest przeznaczony do downhillu lub freeride'u. Jeździ nim na co dzień do szkoły i na wypady na tor. Spisuje się super. Ostatnio kupił nawet nowe hamulce. Są to Avid DB 1. Spisują się bardzo dobrze. W samej jeździe idzie mu dosyć dobrze. Ciągle trenuje. Najbardziej kontrowersyjny w całym rowerze, jak widzicie, jest jego kolor. Jednym się podoba, drugim mniej. Dał za niego wraz z częściami około 1300-1400 zł. Według niego myśli, że jest warty około 1500 zł. Lecz jeżeli chodzi o cenę, no to ma nadzieję, że poprawią nas widzowie. Kierownica w tym rowerze to Dartmoor V2, mostek Dartmoor Fury V3, hamulce Avid DB 1, manetki SRAM X7, przerzutki SRAM X5, koła nie ma pojęcia, korby Bob, pedały Octane One, opony Maxxis, siodełko KLS oraz amortyzator ze skokiem 130 mm. Ode mnie ocena 10 na 10. I tutaj druga osoba, która jest przykładem dla serii z widzami, że tańsze sprzęty mogą mieć również wysokie oceny i wyższe niż rasowe rowery nawet po 20 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś robi coś na odpieprz, zawsze będzie miał u mnie niższą ocenę i nieważne ile za swój rower dał. Dał on lub zapłacili mu rodzice. Musicie dać odrobinę z siebie w tych seriach, aby zajść wysoko. Tak też w mojej opinii zrobił Tomasz, którego pozdrawiam. Tomasz ma 15 lat, rower jaki chce zaprezentować to Beast Pulsar. Posiada go od lipca 2016 roku. Kupiony został w Kaczorach za około 500 zł od osoby prywatnej. Zainwestował łącznie w swój rower ponad 1000 zł. Najwyższą wysokością, z jakiej na nim skoczył, było około 5 metrów. Tomasz jeszcze pisze, że tym rowerem był w Kaczorach plus minus 15 km od Piły, w której mieszka. W ciągu lata było to około 10 razy. Dajcie znać, czy znacie te miejscowości. Ocena 9,5 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia, Marcel. Marcel, pozdrowienia dla Ciebie. Rower został kupiony w Tesco za 500 zł 2 miesiące przed wysłaniem zdjęć. Jak na rower z marketu, sprawuje się dosyć dobrze. Ma zamiar wymienić w nim jednak trochę części. Rozmiar kół to 26 cali, 1,95, to ich szerokość. Hamulce typu V-brake, rowerem jeździ w większości po mieście. Masz nadzieję, że Twój rower znajdzie się w odcinku? Oczywiście każdy rower, który został wysłany przez widza, znajdzie się w odcinku, no i zostanie oceniony, tak jak na przykład Twój. Ocena 7,7 na 10. Następna osoba, Janek. Janek, pozdrowienia dla Ciebie. Janek kupił rower, który kosztował 1500 zł. Dokładnie kupiony został 14 grudnia 2017 roku. Był to rower seryjny, podobał mu się, ale był dosyć ciężki, więc stwierdził, że musi coś w nim zmienić. Parę dni przed wysłaniem zdjęć zostały wymienione gripy oraz widelec. Wcześniej ważył 13,6 kg, teraz waży około 12,9. Jest to rower do streetu i tak samo jest używany sporadycznie w dircie. Bardzo dobrze się na nim skacze i robi różne triki. Ode mnie ocena 8 na 10. Kolejna osoba, Krystian. Krystian, pozdrowonka. Rower kupiony w Niemczech za 800 zł. Jest to Giant Recon z 2004 roku lub 2005. Ostatnio zostały zakupione opony i gripy. Ma zamiar jeszcze zmienić hamulec z przodu, no i pedały. Kacper wspomniał, że trochę bawi się w stunciki, ale w terenie trochę mało jeździ. Ode mnie ocena 8,3 na 10.
To wszystko w tym zestawieniu, no i powiem wam coś. Jeżeli chcecie oglądać wysokie oceny za to, że ktoś dał wysoką cenę za swój rower, motocykl czy nawet auto, no to nie u mnie. U mnie na kanale mam zamiar oceniać tak, jak to robię od początku tych serii. Nic się w tych seriach nie zmieni, mam zamiar pozostać taki sam i nie patrzeć na kogoś w pryzmacie zasobności portfela. No jasne, drogie sprzęty wyglądają ładniej, zdjęcia robione drogimi aparatami również. Niemniej ten odcinek jest przykładem na to, że da się być na szczycie ze sprzętem o niższej wartości. Jeżeli wsiądziecie na rower o wartości 1 miliona złotych, który waży 4 kg, nigdy nie jeździliście i weźmiecie udział w zawodach, bez wielu lat treningów, nie wygracie zawodów z gościem, którego nie stać na drogi sprzęt, ale jeździ całe życie rowerem ważącym 20 kg o wartości 1000 zł. To nie sprzęty wygrywają zawody, to wy je wygrywacie. Sprzęt jest tylko dodatkiem.